W dzisiejszym zabieganym świecie trudno o chwilę autorefleksji. Szansą na zajrzenie w głąb siebie jest udział w medytacjach prowadzonych przez Siergieja Łazarjewa. To rosyjski pisarz, praktykujący filozof oraz badacz praw duchowego życia człowieka oraz ich wpływu na zdrowie i los. Łazarjew jest autorem cyklu książek Diagnostyka karmy i Człowiek przyszłości, w których obrazuje zupełnie nowy obszar wiedzy będący połączeniem nauki i religii, pedagogiki, psychologii i medycyny. Do tej pory na rynku ukazało się jego 25 pozycji, które w Rosji od 1996 roku są bestsellerami sprzedawanymi w milionach egzemplarzy. Najbliższa medytacja odbędzie się 10 maja i będzie miała formę grupowej praktyki online. Tematem przewodnim spotkania jest pycha. Dowiesz się m.in. dlaczego warto ją przezwyciężyć i z jakimi zagrożeniami się wiąże. Bilety na praktykę są dostępne na stronie diagnostykakarmy.pl.